Od niedzieli trwa 10. jubileuszowa edycja festiwalu Stolica Języka Polskiego. Tuż przed zakończeniem tegorocznej edycji podglądamy ostatnie wydarzenia festiwalowe, a także spotykamy się z gwiazdami festiwalu. Edycja dedykowana Julianowi Przybosiowi, natomiast pani, jako córka, także przyjechała ze swoją pozycją z przepierkami. Co to za książka? Przepierki to nie jest wielkie pranie, jak sama nazwa wskazuje. To są moje reminiscencje o moim życiu, bo już mogę patrzeć do tyłu na swoje życie i o ludziach, o sytuacjach, w których się znalazłam. A znalazłam się w sytuacjach w Polsce, we Francji, w Anglii i Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam od 50 lat. Na czym polega spotkanie PKO Prosto w ramach festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie? Na naszym spotkaniu będziemy chcieli opowiedzieć Państwu, w jaki sposób w ramach projektu PKO Prosto, który prowadzimy w PKO Banku Polskim, staramy się wyprostować język bankowości, pracować nad uproszczeniem umów, dokumentów, regulaminów, czy też informacji o produktach i usługach. Dlaczego w ogóle zdecydowaliście się w tym roku na mecenat nad festiwalem? Festiwal Stolica Języka Polskiego jest to jedyny festiwal w Polsce, który w swoim programie ma pasmo językowe. I właśnie w ramach tego pasma chcemy opowiadać o prostym języku. Do Szczebrzeszyna przyjechałeś razem z Atlasem Dziur i Szczelin? Z Atlasem Dziur i Szczelin, tak. Co to za atlas? Atlas pewnych nieoczywistości, które znajdują się w naszym sąsiedztwie, umykają naszej uwadze, a są jej godne. Wśród wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie wystawa Państwa Gajewskich. Co to za wystawa? To jest wystawa portretów osób, które towarzyszyły właściwie wszystkim edycjom festiwalu. Natomiast tutaj są postaci z czterech ostatnich lat. Jaka to jest technika? To jest technika mokry kolodion. Natomiast są to zdjęcia wykonane na metalowych blachach w formacie 30x40 cm przy pomocy takiego starego aparatu wielkoformatowego. Natomiast kolodion jest kładziony na metalowe czarne blachy po to, by powstał od razu obraz pozytywowy. Ile obiektów mamy na tej wystawie? No i kogo tutaj fotografowaliście? Na tej wystawie mamy 44 obiekty, natomiast zdjęć było wiele więcej wykonanych. Najlepszych fotografowaliśmy. Festiwalowicze, którzy przyjeżdżają do Szczebrzeszyna, mówią, że ten festiwal jest taki wyjątkowy, inny. Zgodzisz się z tym? Tak, absolutnie tak. Przede wszystkim Szczebrzeszyn jest wspaniałym miejscem. Dookoła kraina jest przecudowna i to wspaniale, że Święto Języka Polskiego odbywa się właśnie w tym miejscu i że możemy się tutaj wymieniać słowem naszym, pisanym, mówionym. Uważam, że ten festiwal jest wyjątkowy. Tak. Piękne słowo w Twoim ręku to jest Urszula Kozioł. Jaka dziwna to rzecz, wiersz, tak. Urszula Kozioł, jej wiersze, jej fragmenty rozmów, jej wspomnienia dotyczące właśnie tego regionu. I dzisiaj już za chwilę z panią profesor Mają Komorowską na scenie właśnie z tymi wierszami jesteście. O 21:00 czeka nas wieczór poezji właśnie z poezją Urszuli Kozioł i mam nadzieję, że będzie się państwu podobało. Pani profesor, to oczywiście nie jest pani pierwszy raz w Szczebrzeszynie, gdzie chrząszcz brzmi w Trzcinie. No tak, ja jestem od początku w Szczebrzeszynie. Piotr był moim studentem. Więc kiedy rozpoczął tę wspaniałą działalność, to miałam poczucie, że chciałam być przy nim, a zresztą to była przecież jego propozycja. I przyjeżdżam tutaj, różne są scenariusze. Teraz robimy Urszulę Kozioł, scenariusz jest Marii Topczeskiej. Przedtem robiłam Strelu Norwida, była Szymborska, Różewicz. Bardzo rzeczywiście dużo tych tekstów tutaj padało. Myślę, że to bardzo ważny festiwal słowa. No właśnie to słowo to jest coś bardzo ważnego.